rozliczyłem. W ostatnim odcinku pokazałem Wam, jak zrobić formę z silikonu formierskiego, bądź odlewniczego, bo i tak jest to nazywane. I ostatni odcinek to było o tym, jak zrobić wersję zrób to sam pod takie 12 mm kulki. Kto jeszcze nie widział, zapraszam na odcinek. Właśnie teraz pojawia się u góry karta. Pyk! Dobra, tutaj takie stalowe kuleczki, bardzo fajny film, bardzo fajny pomysł, kulki na na kolczyki, takie tutaj do uszu dla dziewczyn, wyszły rewelacyjnie, więc polecam Wam ten film. Już teraz chciałbym Was zaprosić na następny odcinek, który będzie poświęcony również formie zrób to sam, ale w tej wersji. Ja zrobiłem kiedyś taki komplet kolczyków oraz taką jedną zawieszkę. Niedawno zrobiłem następny komplet i już powiem Wam szczerze, troszkę nudzi mi się robienie non-stop od podstaw tej formy, później tej obróbki. To wszystko jest czas. Jeżeli chcecie zaoszczędzić, to również można coś takiego zrobić, na co Was bardzo serdecznie zapraszam, ale nie o tym dzisiaj rozmowa. A dzisiaj będzie, kochani moi, rozmowa o tym, jak zrobić prostokątną lub kwadratową formę samemu. Ja mam jedną taką formę zakupioną, tam głęboko schowana, bo ona była do celów, że tak powiem, dydaktycznych, ale chcę zrobić samemu. I co nam będzie potrzebne? Najważniejszym i kluczowym elementem będzie jakiś element, który będzie dobrze wypolerowany, będzie wzorcowym, bo później z tego będziecie robili formy. Jeżeli chcecie wykorzystać swoją zrobioną formę do tego, żeby powierzchnia po odlaniu tej żywicy epoksydowej wychodziła Wam gładka i wystarczy później tylko pastę polerską nabłyszczającą wypolerować, no to pamiętajcie o tym, im dokładniej zrobicie model, tym dokładniej wyjdzie, tak, w taki sposób wyjdzie Wam element, który później odlejecie. Jeżeli na powierzchni będą się tutaj znajdowały jakieś rysy, jakieś dziury, bądź jakieś nierówności, pamiętajcie o tym, że ten element odda Wam później to wszystko w silikonie i w finalnym produkcie, to znaczy się w Waszej jakiejś tam ozdobie. Mam tutaj moją płytkę wzorcową, którą będę wykorzystywał jako wzór mojej formy i możecie tutaj zauważyć, mam nadzieję, że aparat mi to wyostrzy. Ja dlatego mam takie brudne paluchy, ze względu na to, że troszkę ją starałem się podczyścić, ale chcę zostawić ją tutaj tak nie do końca wyczyszczoną. Mam nadzieję, że będę w stanie Wam pokazać. O, tutaj można zauważyć, jest jakiś ślad. On wydaje się, że jest malutki i tu jest jeszcze jeden ślad, który też gdzieś tam widać. Oprócz tego po szlifowaniu widać wzdłużne takie rysy, które prawdopodobnie będzie widać na później już na żywicy, jak odlejecie sobie tą żywicę. Także tutaj mamy nasz wzorzec. Do tego jeden kawałeczek pleksy jako podstawę i cztery ścianki, które posłużą nam jako ściany, żeby odlać w całości. No i oczywiście do tego pistolet z klejem na gorąco, żeby skleić wszystkie te ściany. Zaczynamy od ustawienia naszej płytki wzorcowej i przejdziemy do następnego elementu. Jeżeli pistolet z klejem na gorąco mam już rozgrzany, ustawiam sobie pierwszą ściankę.
zrobić odległość od tej ściany do krawędzi, bo potrzebujemy uzyskać jakąś grubość ściany. Ja do tego wykorzystam tą ściankę, którą będę później przyklejał. Przyłożę ją tutaj. Dosunę ten mój element, ten mój wzorzec do tego miejsca i przyłożę następną. No, w zasadzie możemy zrobić nawet w taki sposób, że przyłożę razy dwa i już mam ustaloną odległość. Tak, i teraz po prostu trzeba to ponownie skleić. Au. Musicie uważać, bo klej jest gorący, ale to wszyscy wiedzą. Jak już nam klej na gorąco zastygł, wyciągamy te dwie płytki. Ja mam je akurat nie tutaj za szerokie, także ja sobie je zaraz dotnę i przykleimy je tutaj, w tym miejscu. Pozostaje mi ostatnia ścianka do wklejenia. Jeżeli mamy już sklejoną całą formę, sprawdźcie sobie jeszcze dookoła standardowo, czy wszędzie jest sklejone. Ja sobie już to sprawdziłem, poprawiłem kilka punktów, bo nie zawsze się to udaje. Wkładamy, jeżeli ktoś wyciągnie ten element, bo ja go wyciągałem, teraz wsadziłem go na nowo. Wkładamy go jeszcze raz do środka i teraz, jeżeli będziecie wykorzystywać inny element niż ja w tym przypadku metalowy, to trzeba go tam na dole przykleić. Tylko nie klejem na gorąco, ze względu na to, że klej na gorąco jest dosyć gruby, że tak powiem, i on w tym momencie dźwignie, uniesie wam do góry cały ten detal i silikon wpłynie wam do środka. Ja nie będę go tutaj, tego mojego elementu, przyklejał niczym, ale jeżeli wy przykładowo dorwiecie jakiś kawałek, nie wiem, super przeźroczystej pleksy o bardzo grubej ścianie, załóżmy taki wymiar jak to, i sobie to dotniecie, przepolerujecie boki i ścianki, no to w tym momencie należy go przykleić do naszej podstawy. Ja, tak jak mówiłem, nie będę przyklejał, bo nie widzę takiej potrzeby. Podocinałem sobie jeszcze kilka takich płytek, żeby ustawić sobie moją formę z jednej i z drugiej strony. Pamiętajcie o tym, że te wymiary zewnętrzne i ładność tej formy nie musi być jakaś super nie wiadomo jaka. Chodzi nam tutaj o zawartość w środku. I ostatnia płytka. Coś mi tu ciężko. O, teraz wlazło. Albo tu coś jest. O, tak też wlazło. I praktycznie mam przygotowaną formę do odlania mojej formy z silikonu. Wyciągam te moje dystanse. Ostatni rzut oka z góry. Ja silikon sobie pozwoliłem wcześniej już rozrobić i mam nadzieję, że mi go tutaj wystarczy. O, może będziemy lać z tej jednej strony i niech on się tam rozlewa. Dwanaście
minęło od momentu zalania mojej formy silikonem i teraz przyszedł czas na rozpakowanie i sprawdzenie, jak to wszystko wygląda. Z tego, co tak sprawdzam, no to widać, że jest już silikon w pełni twardy, ale co z tego będzie, no muszę to rozpakować i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Matrycę mam wyciągniętą z formy. Jak widzieliście, wyszła całkiem ładnie. I teraz tak, wspominałem wam wcześniej, że tutaj w dwóch miejscach tam były takie jakby uszkodzenia i wzdłużne rysy. Spróbujcie się teraz przyjrzeć do środka formy, czy będziecie widzieli. Spróbuję wam to pokazać, z tym, że muszę mieć jakiś... O, może tak spróbujemy. Tu w tym miejscu, zaobserwujcie tutaj, widać właśnie jest jedno uszkodzenie. I tutaj również widać z boku. Właśnie próbuję namierzyć, co to było. Może tak pod światło. Przestawię światło, może będzie widać lepiej. O, tu coś widać. Tu. Ale nie ma... Wydaje mi się, że nie jest źle. Ja sobie ją teraz obrobię tutaj z tych nadlewów, bo to jest jednak pożądane, żeby później żaden paproch mi się nie dostał do środka. I zrobimy takie krótkie podsumowanie. Cały filmik zobaczyliście i teraz czas na krótkie podsumowanie. Forma jest o wymiarach 100 mm na 34 mm i wysokości 9 mm. Jest to forma dosyć miękka, gdzie potrzebujemy zrobić coś niewysokiego. To są przeważnie jakieś wisiory z kwiatuszkami. Elegancko będą wam pasowały. Można z tego silikonu również zrobić wiele innych kształtów. Teraz pytanie do was. Zostawcie mi w komentarzu odpowiedź. Jeżeli film się podobał, zostawcie komentarz i jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wychodzą z tej własnoręcznie zrobionej formy silikonowej odlewy, zostawcie również info w komentarzu i postaram się wam pokazać, jak wychodzą z tego odlewy. O, w ten sposób. Ja jestem z tej formy bardzo zadowolony. Teraz przyjdzie czas na odlanie czegoś w tej formie. To był mój sposób. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli się nie podobało, mimo wszystko łapę w dół. Przyjmę to na klatę, nie ma problemu. A tymczasem bez pitolenia. Z tej strony Olo76. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!